Szanowni Państwo, wczoraj na ulicy Warszawy doszło do czegoś, z czym w Warszawie do tej pory raczej się nie spotykaliśmy, to znaczy z eksplozją lewicowej przemocy politycznej. Na ulicach Śródmieścia Warszawskiego wczoraj doszło do ataku bojówkarzy lewicowej organizacji Antifa, ataku na przedstawicieli ruchu narodowego działającego w ramach Konfederacji, czyli działaczy, kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych reprezentujących jedną z sejmowych partii. To są obrazki, które do tej pory kojarzyły nam się raczej z opowieściami z dwudziestolecia międzywojennego albo z opowieściami o krajach na niższym poziomie demokracji, niższym poziomie debaty publicznej niż to ma miejsce w Polsce. Do tej pory była to też narracja wykorzystywana raczej przez liberalno-lewicową stronę sceny politycznej, która z nabożną czcią wspomina prezydenta Adamowicza, która przypisuje prawicy szeroko pojętej aspiracje do tego, żeby przemocą rozwiązywać spory polityczne i żeby przemoc wykorzystywać do tego, by swoje cele osiągać. Wczoraj na ulicach Warszawy widzieliśmy coś innego. Widzieliśmy dwóch zamaskowanych działaczy lewicowej Antify, którzy z zaskoczenia, z zapleców zaatakowali dwóch działaczy ruchu narodowego, używając gazu, używając pałek, wywołując poważne obrażenia fizyczne u naszych kolegów partyjnych, naszych zaangażowanych w pokojowe protesty rolników działaczy. Apelujemy, żeby takie metody spotkały się z jednoznacznym, zgodnym potępieniem całej sceny politycznej. Apelujemy do polityków lewicy, żeby odcięli się od Antify i poparli postulaty delegalizacji tej organizacji i surowego ścigania wszelkich tego typu zachowań. Nie pozwólmy, żeby debata pomiędzy partiami sejmowymi, partiami parlamentarnymi, popieranymi przez miliony Polaków, odbywała się w drodze przemocy ulicznej, stosowania broni na ulicach polskich miast. Bardzo proszę o zabranie głosu posła Krystiana Kamińskiego. Sytuacja jest poważna, ponieważ dochodziło do scen, których nigdy nie powinno było dochodzić. Dochodziło ze strony lewicowych bojówkarzy, którzy powinni być właśnie wykluczeni poza nawias społeczny, dla których nie powinno być miejsca w jakiejkolwiek formie polskiego społeczeństwa, ponieważ dopuszczają się czynów całkowicie niegodnych, które powinny być potępione właśnie przez wszystkie siły polityczne, przez całe społeczeństwo. Dlatego naszym żądaniem jest delegalizacja tych skrajnie lewicowych grup Antify. Będziemy występowali o to, żeby byli po prostu uznani za osoby wykluczone z jakiejkolwiek możliwości działalności społecznej. Ich działania przypominają działalność po prostu zwykłą terrorystyczną, na której nie powinno być żadnego przyzwolenia i nasz postulat, który po prostu jest słuszny, powinien zostać zrealizowany, ponieważ jeśli będziemy dopuszczali do tego, że takie grupy mają jakiekolwiek możliwości spotykania się, funkcjonowania, no to takie ekscesy będą się nasilały, ponieważ ich jakiekolwiek podejście do praw obywatelskich, do tego, jak funkcjonować w społeczeństwie, jest daleko od tego, co cywilizowane osoby uważają za słuszne. Dlatego żądamy delegalizacji i będziemy działać wszystko, aby do tego doszło. Oddaję głos panu marszałkowi Bosakowi. Szanowni Państwo, wczoraj mieliśmy wspaniałe, wielkie protesty rolnicze. Zryw polskiej opinii publicznej, zryw Polaków w obronie swoich interesów. Najwyraźniej komuś to przeszkadzało, chciał ten dzień zepsuć. Napadając na działaczy ruchu narodowego, było to typowo bandyckie zachowania charakterystyczne dla organizacji skrajnej lewicy, to znaczy napaść z wykorzystaniem również ciężkich narzędzi, takich jak pałka czy takich jak gaz, w celu kradzieży flag, partyjnych transparentów. To jest przenoszenie jakichś bandyckich obyczajów na poziom życia obywatelskiego, gdzie normalni, pokojowo nastawieni obywatele korzystają ze swoich praw. Wszyscy mamy swoje prawa, wszyscy mamy prawo z nich korzystać w sposób pokojowy i demokratyczny. Ta sytuacja z wczoraj pokazuje, że organizacje reprezentujące lewicowy radykalizm mieszają ludziom w głowach, popychają do łamania prawa, do robienia innym krzywdy, kompletnie w sposób trudny wręcz do zrozumienia, jak bardzo bezsensowny, no bo zakładam, że nawet ci, którzy to zrobili, nie są przeciwko polskim rolnikom.
Będziemy oczekiwali ustalenia sprawców. Ja będę interweniował jeszcze dziś, rozmawiał z odpowiednimi dowódcami policji, żeby pilnie zabezpieczyć wszystkie dowody, zabezpieczyć nagrania z monitoringów i po prostu tych sprawców ustalić i ukarać. Uważamy, że takie przestępstwa nie mogą pozostawać niezgłoszone, nieukarane. To nie jest błaha sprawa. Jeden z działaczy tym ciężkim narzędziem, którym oni się posługiwali, ma rozbitą głowę, więc też wchodzi w grę obdukcja lekarska. Ja będę również wnosił do prokuratora generalnego o objęcie śledztwa w tej sprawie nadzorem. Na to są poważne paragrafy. Chciałbym też przestrzec wszystkich, którzy podlegają właśnie wpływom tych radykalnych lewicowych ideologii, że nie warto łamać prawa, nie warto iść w kierunku działań bandyckich czy terrorystycznych. W ten sposób nic dobrego w naszym kraju się nie osiągnie. Nie warto występować w ten sposób Polak przeciwko Polakowi, obywatel przeciwko obywatelowi. Jesteśmy wszyscy obywatelami tego samego państwa i po to mamy demokratyczne instytucje, tutaj między innymi parlament, w którym jesteśmy, żeby w nim spierać się o swoje poglądy. To jest to, co robią działacze Konfederacji, to jest to, co robią działacze Ruchu Narodowego. Takie sytuacje przemocy i jakiejkolwiek akceptacji mieć nie będą. Dlatego będziemy oczekiwać bardzo zdecydowanych działań od nowego rządu, nadzorującego policję, nadzorującego prokuraturę, żeby pokazał, że nie ma żadnego przyzwolenia na takie działania. I również my udzielamy pewnego wsparcia wszystkim poszkodowanym, żeby było jasne, że nikt, kto jest ofiarą takich bandyckich działań, nie zostanie bez wsparcia, czy to mojego, czy innych posłów, i że może liczyć na to wsparcie, i że takie sprawy nie pozostaną niewyjaśnione. Czy są jakieś pytania? Łukasz Chyrzyna, PNP24.pl. Panie marszałku, ja chciałbym zacząć od tego, na czym pan skończył, czyli od protestu rolników. Po pierwsze, czy to nie jest przypadek, czy to nie jest wyłącznie efekt lepszego marketingu tutaj w Sejmie niż w gmachu rządu? Czy rzeczywiście było tak, ja nie mogłem być równocześnie w dwóch miejscach, co zrozumiałe, żeby to porównać, że rolnicy zostali wczoraj lepiej przyjęci w Sejmie właśnie i lepsze mieli wrażenia z rozmów tutaj w Sejmie? I czy to będzie podtrzymywane również poprzez zapowiedziany okrągły stół, który, jak rozumiem, nie miałby być jednorazowy, czyli powiedzmy od 11, kiedy się zacznie marca, do 13, kiedy się skończy, tylko miałby obradować trochę permanentnie, jak taka komisja specjalna sejmowa. Czy to jest także okazja, żeby wielobarwność prezydium Sejmu jako jedynego faktycznie w tym momencie gremium w Polsce ważącego, które składa się i z przedstawicieli władzy obecnej i opozycji, wykorzystać? Panie redaktorze, po pierwsze mi jest trudno oceniać spotkania, w których nie uczestniczyłem. Nie uczestniczyłem ani w spotkaniu tutaj z marszałkiem Sejmu, wicemarszałkiem Zgorzelskim, ani nie uczestniczyłem w spotkaniu z rządem, z tego co widziałem, z ministrem Grabcem. Więc niech już przedstawiciele środowisk rolniczych sami oceniają, jakie mają wrażenia z którego spotkania. Widziałem, bo przywitałem tutaj jako wicemarszałek Sejmu delegację rolników, która wchodziła na spotkanie z marszałkiem Hołownią. Przywitałem, widziałem, że była to delegacja bardzo liczna, w związku z czym jest też możliwe, że każdy ma trochę inne wrażenia. Ja nie chcę tego komentować. To są protesty oddolne. One mają swoich liderów. Ci liderzy są tego, żeby wyrażać oczekiwania protestujących. Natomiast jedno jest pewne. Oczekiwania protestujących nie zostały spełnione. Próby rozwodnienia protestów i próby rozwodnienia oczekiwań protestujących przez powoływanie komisji, podkomisji, stolików i podstolików to znana metoda pacyfikowania słusznych żądań społecznych. Znana jeszcze z PRL, ale także z wielu dobrze funkcjonujących demokracji. My jako siła opozycyjna, jako siła narodowa, jako siła wolnościowa i niepodległościowa na pewno będziemy wspierać protesty rolnicze. Na pewno nigdy nie zgodzimy się na to, żeby w jakichś pozorowanych rozmowach ten słuszny protest społeczny rozwodnić i będziemy liderów protestów rolniczych wręcz ostrzegać przed tym, żeby nie dali się wciągnąć w jakąś grę, która doprowadzi do zalegitymizowania antynarodowej polityki rządu, jednocześnie nie podejmując żadnych decyzji. Decyzje, które rząd musi podjąć, nie są łatwe, ale są potrzebne. My postulujemy rozszerzenie embargo na kolejne grupy produktów i w ten sposób zmuszenie i Brukseli, i Kijowa do rozpoczęcia realnych negocjacji. Jeżeli ktoś chce, żeby były ustępstwa i nie chce sam wykonać żadnego kroku, to się tego nie doczeka, bo w niczym interesie nie leżą ustępstwa na rzecz polskiej gospodarki, polskich rolników. Więc możemy albo poświęcić swoje własne interesy, nie robiąc nic,
i to jest obecnie przez ostatnie 3 miesiące wybór rządu, albo zacząć działać twardo.